Bardzo witam w kolejnej Tabula Play na kanale. Dzisiaj mamy Sludge Life. Gra, którą znowu nie wiem skąd mam na Steamie, w tej mojej bibliotece. Gra kosztuje 68 zł, jak to nagrywam. A nagrywam praktycznie jak to oglądacie. Gra wyszła 2 czerwca 2021 roku i ma rewelacyjne oceny. Ostatnie to jest 100%, a ogólnie ponad 1095%. Ja nie mam zielonego pojęcia. Nie ma języka polskiego, ale pokażę wam ciekawą rzecz w ustawieniach. Vegan no, spam no, do clover yes. Ja jestem do clover. Zmieniło się? Ej, nie zmienia się. Jak mam to zapisać? Patrzę, nie zmienia się. Light. Yes, no. Nie wiem. Dobra. Chcę wam pokazać, zobaczymy jak się w to gra. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawy, co ma takie wysokie oceny. A jej, poczekajcie, bo już widzę, że myszka wariuje. Kamera. Cały dystans chcę. Ale rol mniejszy, bo przecież oszaleje. A wy razem ze mną. No dobra. Co to jest za gra, słuchajcie, o co tu chodzi? I cały czas to szaleje ta kamera, o co, co jest nie tak z tą kamerą? Czyż dobrze to robię, nie? Tu jest, tak? Tu. To źle to robiłem. Coś niżej jest? Nie mogę chwycić. Już mogę. Tu teraz jest lepiej. Powiedzmy. Ale słuchajcie, to się tak gra zaczyna. Nie ma samouczka, nie ma niczego w ogóle, nie? Co znaczy, że tutaj jestem? Dobra. Czekajcie, ja mieszkam w jakiejś przyczepie. Tam jest kolejna butelka. Dobra, no już jest, nie szaleje, tak? Ale co ja mam tu robić? No, jest butelka. No, chyba ja mam tu malować? A, dobra, słuchajcie. Gdzie jest ta butelka tu była? Ja mam spraya, to nie, że ja podnoszę butelkę. Dobra, maluję jakieś dziwne głowy. Chcę tam wejść do góry, jak tam wejść. Przecież te kroki? Jakiś glut, jakbym glutem był. O, a to jest bombox, zobaczcie, muzyka gra, faktycznie bombox. Jest, dobrze. Nie wiem, dobra, gra ma mega oceny, ale nie wiem dlaczego na razie. Gdzie? Pływać tym nie można. Tam butelka u góry się, tylko nie wiem jak tam skoczyć. Ale przepraszam. Mogę zbić zimpione? Cześć, bo coś tu się dzieje dziwnego. Dogs? A, na razie mogę tylko doki. Kumam. Ja muszę otagować wszystko? Mogę to rozwalić? Coś tutaj... Jest jakieś sterowanie? Import. No tak, keyboard and mouse, mapping. Pokaż mi. Nic tu nie działa. Musiałem smarknąć. Nie wiem jak ja mam to zrobić. Dobra, ja wyrzucam komputer. Przeszedłem przez okno, siema. Słuchajcie, coś instaluję. Wiecie, to może być ciekawe, naprawdę. Coś zainstalowałem, ale idę do góry. Bo u góry będę mógł wandalować dalej. Strike, dobra. Dobra. Tam byłem przed chwilą. Tu byłem przed chwilą przecież. Tam widzę, że mam malować.
Okej. I wyrzucisz komputer znowu? On, słuchajcie, wyrzuca ten komputer. Masakra. Nie wiem dlaczego ta kamera cały czas szaleje. Ja maluję wszędzie żaby. Są dwie żaby. Dobra, słuchajcie. Strike. Otwieraj drzwi. Dziękuję. Co ja tu mogę podnieść? Żadnych grzybków proszę tu nie spożywać. Dobra, gra ma jakieś różne podejście do siebie. Widzę, słuchajcie. Nie wiem, o co w niej chodzi. Ktoś tu kij ma, słuchajcie. Wejdę mu na głowę. Kupa. Otaguję mu toaletę. Ej, zobaczy. Ej, to jest ten. Gdzie to było? Jezus. Running with Scissor było wydawcą. Patrzcie, pamiętam wydawcę, nie pamiętam na. Nie Painkiller, to jak się ta gra nazywała? Jezus. Taka głupio zabawna. Plus 2. Jak się ta gra nazywała? Nie ma w Nigel. Po różne mogę się wspinać. Bo żółte, po żółte można się wspinać. Czyli tam mogę wpindrać się na górę, tak? Tu byłem? Tu nie byłem, tu są, nie ma grzybków. Siema. Jest, radyjko. Napiernicza. Otwieraj szafkę. Dawaj papier, ej, to powinno być achievement. Chcesz tu kliknąć? Liszę ci tą maszynerię. Nie, słuchajcie, ej, tu jest, ej, ej, to jest inny. Tu jest jakiś wróg. Jest wróg tu. Po róże mogę się wspinać, tak? Jak zrobić tam na górze? Pomarańczowe jest, że nie mogę tam wejść. Z góry namaluję. Tu wejdę. O, po pomarańczowym mogę, czemu tam poruszę nie mogłem? Nie wiem. Dobra, słuchajcie, naprawdę nie kumam, o co tu chodzi. No widzę, że tu mogę wszędzie bazgnąć coś. Żadnych grzybków, żadnych malowań. Tam po róże będę mógł iść. Cześć, kot. Tu bym se malnął coś. Gdzie? Dziękuję. Mi przyłożył. Nie wiem, no założeniem jest pewnie, że mam robić to graffiti. Tylko... co poza tym założeniem, słuchajcie? No tam widzę, że mogę... tu w wodzie pewnie nic mi się nie stanie. Ej, ja tu byłem w ogóle. Mogę już strajknąć gdzie indziej? Nie mogę, mam tylko to. Ja muszę chyba graffiti wszędzie zrobić. Chyba to jest założenie tej gry, nie? Słuchajcie, no tu weź ewentualnie podwójnego skoku nie mam. Co ja zbieram w tym komputerze? Nie zrobiłem żadnych piksów. Tagów. Zrobiłem, czyli tu mam malować po prostu. Itemsów mam, kamera. Tych rzeczy jeszcze nie mam. Są jakieś 4 te. Figi, dobrze, to jest to. To jest C. 4 cygarunki, dobra. No dobra. Ta grafika też jest taka ani nieładna, ani niebrzydka. Tam jest rura, idę na tą rurę. Spinaj się po niej. Nie, no, to powinieneś się wszędzie po... No dobra, tam se na rurę wskoczę. Już widzę, że mogę. On sam po tym wchodzi. Dobra, słuchajcie. Tam... nie chciałem to. Chciałem tam z dachu. Ale dobrze, nie tonę.
Muszę atakować cały świat. No tam chciałem. Mi nie wyszło. Tu jest, to po tym wejdę. Już wiem, że po tym wejdę. Tu gdzieś to było, nie? Gdzie no? No było tu, no przecież. Proszę bardzo. Wszędzie lecą. Wrzuty, słuchajcie. Czyli co, muszę tu pewnie wytagować pewną ilość. Tam wejść, jak tam wejść? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Nie znam odpowiedzi na nie. I pokazuję cały czas, gdzie mogę coś walnąć. No tu jest, zobacz, czy jest inny. Nie doskoczę tam, czy doskoczę? Spróbujemy, co? Tu po kartonach tam widzę. Mogę biegać? Dobra, jedziemy. Jupika, jej! Doskoczyłem. I spadłem, bo jest za bardzo wrażliwa kamera. Dobra, słuchajcie, będę kończył powoli. Nie wiem, z czego wynikają tak wysokie oceny. Gra się w miarę przyjemnie, słuchajcie. To jest, poczekajcie, czy to jest taki trochę taki niby parkour? Tylko, że... Bardzo nieintuicyjnie to działa, słuchajcie. On tak naprawdę... No, jest taki trochę parkour, słuchajcie. Zobaczcie, nie? Taki naprawdę nieintuicyjny. Dobra, dzięki wielkie. Widzimy się w kolejnej tabuli. Znaczy, to jest dobrze za darmo. Słuchajcie, no, to ma rewelacyjne oceny. Aż mi głupio dać temu jakąś słabszą niż dobre za darmo, ale muszę. Jestem zmuszony, no bo... No ja tu nie widzę nic, słuchajcie. Nie rozumiem w ogóle. Chciałem, że to paczka szlugów. A ja mam. Ja mam tą kamerę. Dobra, no to jest pewnie twoja, co? Otworzyć tego nie mogę. Tu wszędzie byłem. Dobra, słuchajcie, ograjcie sobie sami. Zobaczcie, czy to wam pasuje. Jest jeden tutaj wrzut wleciał. Tam też można zrobić wrzut. Nie wiem jak, ale... No, to powinno być za plus 6. Tu wszędzie pokazuje lokalizację, gdzie można zrobić graffiti. Tam od góry tu można zrobić na tym budynku. Ciekawe jak. A tu poczekajcie, jakbym kamerę wziął, wyciągnął. Nie chce mi się. Dobra, to do góry mogę. Tu już widzę, jak mogę. Mogę tu. Nie chciałem, tu chciałem na rurę. Dobra, ale słuchajcie, no jest zręczność, można sobie poradzić. To jest jakiś taki model trochę parkouru. Widzicie, on się wszędzie wspindruje. Jak się dobrze wskoczy, to on bez problemu się łapie, tylko to jest nieintuicyjne, słuchajcie. No dobra, dzięki, będę kończył, słuchajcie. Już jest w tym coś wciągającego. Nie potrafię wam wyjaśnić, co. Ale coś jest, słuchajcie, bo już kończę, kończę, skończyć nie mogę. Jest w tym coś, pewnie nie wiem, żeby otagować wszystko, no jest w tym coś wciągającego. Idę tutaj do jakiegoś złola. O, i tu mogę przejść gdzieś indziej, zobaczcie. Nie, ja tu jestem. A, czyli to jest teleport, dobra. Czy co, teraz mógłbym na przykład do doków, tak? Jestem w dokach. Dobra, czyli odkrywam nowe miejsca. I idę do nowych miejsc, słuchajcie. I wszędzie robię tagi. Mogę przechodzić różne miejsca. Ej, tam jest jakieś miasto na antenie, mogę zrobić graffiti. Tam mogę... Może później się lata tutaj. Bo jak niby tam wszędzie wejść teraz? Nie? No nie wiem, zgaduję. Z
Strzelam, próbuję coś przewidzieć, słuchajcie. Wszędzie można wleźć. Nie, tu wszystko widzę sposobem. Wszystko sposobem. No, wskoczyłem. Chciałem, że się spiernicze. Jest drabina na tą antenę. No, musi być. Drabino! A tak dam radę? Nie, musiałbym na to wskoczyć. Może później jest jakiś podwójny skok, albo ją można na przykład... O, weź tu. I wziąć szlugi. Już są plus 4 i ją obniżyć na przykład, zobaczcie. To jest komputer. Coś zainstalowałem. Tu ją obniżę. Co zainstalowałem? No, widzicie? Mogę ją obniżyć. Widok. A nie, nie mogę ją obniżyć. Po prostu ją widzę. Nie mogę nic z nią zrobić. Cigów mam 8. Mam 8 cigów. Piksować? Nie mam żadnych piksów. Dobra, kończymy. Ja już tyle razy kończyłem, że i nie mogę skończyć, słuchajcie. No dobra, no coś w tym jest, słuchajcie. Nie wiem, czy to będzie dobre demo. Kurczę, mam dylemat. Potem dylemat. Coś jest tu dziwnie wciągającego. Relaksującego jednocześnie. Dobra, dzięki wielkie. Widzimy się w kolejnej. A nawet gdyby to, czy to jest dobre, no słuchajcie, no nie wiem, ocencie sami. Mi jest ciężko powiedzieć, na pewno nie jest to dobre za darmo, no bo to kosztuje. Dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnej tabuli. Nala.